Pan Jarek Przekop, nauczyciel ze szkoły podstawowej nr 2 w Ełku. Witam. Dzień dobry, kłaniam się serdecznie. Specjalista od tańca. O tak możemy pana przedstawić, oprócz tego, że nauczyciel. Przed nami Mistrzostwa Polski Północnej Federacji Tańca Sportowego i równocześnie 10. Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego o Puchar Prezydenta Ełku. To wszystko w szkole podstawowej nr 2, w hali sportowej szkoły podstawowej tak, nr 2. 6-7 kwietnia odbędą się Mistrzostwa Polski Północnej w 6 kategoriach. To będą dzieci starsze, juniorzy, młodsi, juniorzy starsi, młodzież, młodzież starsza oraz pary dorosłe. To jest kategoria 10-11 lat, 12-13, 14-15, 16-18 do 21 lat i pary dorosłe. Wystartują dzieciaki najmłodsze, najstarsze oraz dorośli. Będą również mistrzowie, czyli tak zwana klasa S. Tak, w turnieju ogólnopolskim o Puchar Prezydenta Miasta Ełku wystąpią pary rekreacyjne, takie, czyli pary, które tańczą adepci tańca towarzyskiego sportowego poprzez klasę E, D, C, B i A, najwyższą w Polsce, a w Mistrzostwach Polski Północnej Federacji Tańca Sportowego wystąpią także pary klasy międzynarodowej klasy S. Mówił pan Mistrzostwa Polski Północnej, ale jednak pary wystartują z terenu całej Polski. Jak to jest w tańcu? W Mistrzostwach Polski Północnej prawo ma startu para, która jest przynależna do klubu z 8 województw, czyli takie tej północno-wschodniej, jakbyśmy patrzyli na mapę Polski, to zrobili kreskę poziomą, to jest ta Polska Północna i oni mają prawo startu w Mistrzostwach Polski Północnej, natomiast na turnieju ogólnopolskim prawo startu mają wszystkie pary z terenu całej Polski. I już wtedy każdy może wystartować. Tu mówimy o turnieju tańca sportowego Puchar Prezydenta Ełku. Jakie jakie konkurencje będą, o tak powiedzmy, czyli jakie tańce zobaczymy w szkole? W Mistrzostwach Polski Północnej, jak i w 10. ogólnopolskim turnieju tańca sportowego Puchar Prezydenta Miasta Ełku są te same kategorie wiekowe, klasy taneczne. Są tańce standardowe oraz tańce latynoamerykańskie, walc angielski, tango, walc wiedeński, foxtrot, quickstep oraz samba, cha-cha, rumba, pasodoble i jive. To już nie pierwszy raz, kiedy organizuje pan takie zawody na terenie Ełku. Jak sama nazwa wskazuje, po raz 10. o Puchar Prezydenta Miasta, a po raz który Mistrzostwa Polski Północnej się odbywają? Bo też nie po raz pierwszy u nas. Nie, w 2014 roku organizowaliśmy razem z panem Tomaszem Andrukiewiczem, prezydentem miasta Ełku, Mistrzostwa Polski, jeszcze była Polskiego Towarzystwa Tanecznego i Federacji Tańca Sportowego. To była taka bardzo, bardzo duża impreza na tej głównej hali w Ełku. W 2016 roku organizowaliśmy z panem prezydentem Mistrzostwa Polski w 10 tańcach, no a w tym roku, w 2019, organizujemy Mistrzostwa Polski Północnej. Zostało nam jeszcze tylko Mistrzostwa Polski w B i A klasie, najwyższej w Polsce. No to na to czekamy, na takie są szanse, żeby taka impreza się odbyła w Ełku? To wszystko zależy od tego, znaczy rekomendacje mamy bardzo dobre, dlatego nam federacja to przydziela, ale to wszystko zależy niestety od finansów, ale myślę, że pan prezydent jest najlepszym jakby mecenasem kultury w Ełku, więc mam nadzieję, że to się odbędzie. Mówimy cały czas o zawodach, które odbędą się 6 i 7 kwietnia w hali sportowej SP2 w Ełku. Już dziś kibiców zapraszamy wszystkich. A jaka reprezentacja Ełku wystartuje podczas tych zawodów? No oprócz par rekreacyjnych, których mówiłem na początku, klasy HGF, to są adepci początkujący, wystąpią pary od E-klasy do A najwyższej w Polsce, bo takiej mamy już pary taneczne w Ełku. I to są dzieci, czy to są dorośli? To jest już młodzież, starsza i pary dorosłe. To są pary z Ełku, tak. Osoby, które w Ełku zaczynały, dawno zaczynały? 6 lat temu. Czyli można... 6 lat ciężkiej pracy można dojść do mistrzostwa. Do klasy najwyższej w Polsce, tak. A jak pana uczniowie się przygotowują do tych zawodów? Pan jest organizatorem, wiadomo już jakie tańce będą. No na pewno już trwa praca, trwają ciężkie treningi i przygotowania tych zawodników, którzy wystartują. No mam nadzieję, że wszystkie pary moje są parami ambitnymi i chcą jak najlepiej wypaść na własnym terenie, przed własną publicznością. No. Trenujemy 3-4 razy w tygodniu, więc mam nadzieję, No miałem zapytać, czy więcej zajęć jest z tańca no teraz nie, przed pary zawodami? Nie, pary też muszą odpocząć, ale 3-4 razy w tygodniu to jest takie maksimum par, które trenują. Przygotowuje się specjalne układy, potem pary prezentują? Pary bo wiadomo, odpowiednie figury, odpowiednie rzeczy muszą się pojawić podczas tego układu. A co poza tym? No,
przede wszystkim psychika pary, para, która występuje na mistrzostwach Polski, musi wiedzieć o tym, że największym przyjacielem albo wrogiem jest jego psychika. Więc jeśli trema jest konstruktywnie pozytywna, to para dobrze tańczy. Jeśli para będzie miała tremę, no to ma problem. Chyba największy stres to jest właśnie wystąpienie przed własną publicznością, a szczególnie dla dzieci wystąpienie przed swoimi rodzicami. No tak, ale to jeszcze jest też pozytywna mobilizacja. Zobaczy babcia, dziadek, mama, koleżanki, koledzy ze szkoły albo tam z podwórka, więc to jest, myślę, taka bardziej pozytywna, pozytywny plus tego tańca we własnym mieście. A teraz parę ciekawostek jeszcze przed tym turniejem musimy zdradzić. Wiem, że na przykład, no co prawda, na hali sportowej SP2 jest parkiet, ale wy na ten turniej sprowadzacie specjalny taneczny parkiet, parkiet tam do tańca. Tam parkietu nie ma, tam jest taka specjalna wychodzina sportowa, ale mamy firmę, która z hali sportowej... Do tańca musi być parkiet. Musi być specjalny parkiet i jest firma, która zrobi z hali sportowej piękne studio, duże taneczne. Oprócz parkietu będą światła, będzie nagłośnienie i będzie wystrój taki no, specjalny i piękne stroje. Piękne stroje, piękny wystrój. No, osoby, które wejdą na ten turniej, nie poznają hali. Z wyjątkiem krzeseł, stolików, będzie hala wysłonięta całkowicie. Będzie to wydarzenie przez duże W. 6 i 7 kwietnia ten turniej się odbędzie. Już można sobie rezerwować bilety, już można sobie rezerwować czas, żeby się pojawić, żeby podziwiać tych mistrzów tak, tu wełku. Tak, można przed samym występem, będzie można kupić bilety. Na plakatach jest telefon, gdzie można zamówić sobie bilet. Bilety są bardzo tanie, więc myślę, że każdy Ełczanin, który będzie lubił i kochał oglądać taniec, pojawi się na tym turnieju. Także zapraszamy, przypomnę, 6 i 7 kwietnia święto tańca w Ełku. Są szanse, żeby Ełczanie stanęli na tych najwyższych stopniach podium? No para z Ełku jest w półfinale Mistrzostw Polski, więc to już jest... Duże szanse są. W półfinale Mistrzostw Polski ogólne, nie północne, więc to są duże szanse. No ale tak to jest z faworytami, że ten stres czasami na swoim własnym boisku, na swoim własnym parkiecie potrafi mocno zjeść. I... No tak. Ale, to... no, ale liczymy na nie. Wszyscy trenują ciężko. To zapraszamy, przypomnę, 6 i 7 kwietnia hala sportowa w Ełckiej Dwójce. Można przyjść, można kibicować. No są szanse, żeby Ełczanie wygrali. Dziękuję bardzo za rozmowę. Kłaniam się uprzejmie Państwu.